Wszystko? Wszystko. Sorry, ale będę co jakiś czas to po prostu sprawdzał, bo wolę mieć po prostu wszystko zebrane, żeby potem niepotrzebnie do lokacji, gdzie mogłem zrobić 100% nie wracać. No ale gdybym, nie wiem, czegoś nie zdobył, to raczej byłoby to zauważalne i ktoś w końcu zauważyłby w odcinku i by napisał: patrz ty, Deklu, tam pominąłeś. A jak na razie mi nikt tak nie pisze, no to wygląda na to, że zbieram wszystko legit na chwilę obecną. Okej. Daj, spalimy cię, frajerze. Dobra, jeszcze tylko jeden gold gem. Okej. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Tak to mogę inaczej skomentować. Teraz musimy za pomocą właśnie tych oto palników dostać się do góry. Super. Ja w ogóle z początku nigdy nie ogarniałem w ogóle, jak tam się do góry trzeba dostać. Ja na początku myślałem, że trzeba tam jakąś, nie wiem, wajchę czy coś odblokować, nie? A tu się okazuje, że prosta droga do góry jest. Nie trzeba w ogóle za bardzo kombinować, wystarczy tylko po prostu operować tym miotaczem. W sumie to jest taki miotacz ognia, niby nim się zwalcza te całe owady, ale no kurde, no nie ma co, nie ma to tamto, jak to mawiają. A teraz 45, teraz tam lecimy, żeby było 46. I co, tyle? Tyle, bo to już wiem, już wiem, co się tutaj będzie zaczynało. Nie lubię strasznie tej misji. Pamiętam, że utknąłem tam 3 lata temu i 2 lata temu. No to było już po też długiej przerwie, kiedy nie ogarniałem za bardzo, jak się gra w Daxtera. Bo nie ukrywajmy, ale do tej serii teraz też podchodzę na ślepo, bez żadnego ćwiczenia. Chociaż, dobra, tutaj troszeczkę skłamałem, bo w końcu ćwiczyłem przed tą sesją. Więc ale nie licząc 2017 roku, gdzie kompletnie na ślepo podchodziłem na livestreamie, i początku 2018, czyli stycznia, no to już jest takie moje oficjalne trzecie podejście i mam nadzieję, że dzięki temu let's play się rozwinie, bo w końcu wstawiłem 4 odcinki na YouTube'a, więc swoją drogą nagrywam to 8 września o prawie 20. Nie ma tu żadnej cutscenki ani nic? Między innymi z tego powodu nie lubię bardzo. Be careful, Baxter. Opening a valve at the wrong time will cause the whole machine to overheat. Wait until the red light flashes to press the button. Po prostu będziemy musieli teraz pozbyć się tego oto kwasu, który się wylewa z tych oto zbiorników. Więc dlatego musimy operować właśnie tymi wajchami. I to jest coś, czego ja bardzo nie lubię w tej gierce i utknąłem tam 3 lata temu, utknąłem tam 2 lata temu i mam nadzieję, że teraz tutaj nie utknę, bo na treningu udało mi się stąd wyjść. Teraz się skupiam. Prawie było. Jest, jest. Udało się. Good work, my orange friend. Back in business. Jezus Maria. Za 5. razem się udało, ale kurde, widzicie? To jest dobry znak, że
Let's Play będzie dalej trwał w najlepsze. Może właśnie dzięki temu się jeszcze bardziej do gierki przekonam. Oj, mam taką szczerą nadzieję. Dobra, zanim polecimy do góry, to warto byłoby tutaj zeksplorować co nieco. 49. Śmierdzi mi, że gdzieś pominąłem orba jednego. Ho, ho. Houston, mamy problem. Gdzie jest ostatni orb? Gdzie jest 50 orb? Halo. Nic nie widzę. Chyba u góry będzie. Ta, coś mi się kojarzy, że chyba u góry będzie. Tak jest. Lokacja zrobiona na 100%, kurde, po mistrzostku. Dobrze, to mi się podoba. O, i widzicie, tędy sobie przyszliśmy. Kto by pomyślał? Porozmawiamy teraz z tą tajemniczą kelnerką. Może ona coś nam więcej powie, może w końcu zdradzi swoją tożsamość. Say, there was a worker in here a minute ago from the transit system down the street. Said there were some bugs chewing through electrical wires. Be careful though. He looked like he needed a drink. Okej, czyli jesteś niezbyt, jakby to można było powiedzieć. Nie wiem w sumie nawet jak to ująć. Czekajcie, wiecie co, w razie co zasejwujmy sobie gierkę. A czemu by nie? Dzięki temu mamy pewność, że zrobiliśmy już tutaj praktycznie wszystko. Może Taryn nam teraz coś powie, kurde. Warto byłoby stąd wyjść i może coś nowego dostaniemy, jakąś ciekawą nową misję, kto wie. Kto wie, kto wie. W ogóle mamy 13% już gierki. To dobry znak. O, jakiś tajemniczy nowy punkt mamy. Warto się do niego wybrać. Więc lećmy naszym tutaj skutereczkiem. To czekajcie, czy to było w tamtą stronę? Dobrze ja widziałem? Ta, w tą stronę. Okej. Ciekaw jestem, gdzie tym razem nas zabiorą. Był w ogóle może troszeczkę oddalę mikrofon, żeby nie było. Zaczynamy teraz Transit System, czyli jesteśmy teraz w środku jakiegoś systemu. To jest jakby coś, czym pewnie Baron Praxis tutaj dowodzi. Zanim polecimy tam, to warto byłoby zobaczyć, czy tutaj czasem nic nie ma. Bo czasami mogą być jakieś orby poukrywane, a wtedy wiecie, jak ja tego nie zauważę, to trochę dupa będzie. A uwierzcie mi, wolałbym tego typu rzeczy uniknąć na dłuższą metę. Dobra, skoro nic tam nie ma, to kontynuujmy dalej podróże. Dobra. Na chwilę obecną zaczynamy sobie od gold gemów. Właśnie, widzicie, to jest trochę problem z Daxterem, bo ja absolutnie mówię, nic nie mam do soundtracku, ale soundtrack wydaje mi się, że tutaj jest zbyt spokojny. Sami zresztą sobie posłuchajcie. To jest też nawet całkiem spoko nutka, ale kurde, zbyt spokojny jest. Nie zmienia to faktu. Lokacja sama w sobie zła też nie jest. Całkiem ciekawy tutaj jest, nie powiem, że nie. Czy tędy pociąg leci, czy nie leci, czy w ogóle tak se... O, wszystko tu stoi. No to wygląda, że chyba jest jakiś tor nieczynny. Okej. Tak też może być. O, siema pająki, yo. To w sumie na chwilę obecną dwie lokacje udało nam się zrobić na 100% z tych wszystkich zwiedzonych. Czat jastrząb. Podoba mi się to. Dobra, 10 skal gemów na 28. Spoko, loko. Tu na razie leci sobie pociąg. Leci pociąg z daleka, na nikogo nie czeka.
Konduktorze, łaskawy, zabierz nas do Warszawy. O, tutaj nawet widzę, że orb się pojawił. Co jest zabawne, kiedy sobie ćwiczyłem, to w ogóle nawet nie zwróciłem uwagi, że taki orb, takowy orb jest u góry, więc to tylko pokazuje, że słabo wtedy grałem. Znaczy, w sensie słabo ćwiczyłem sobie. Ale tutaj widzę, że te kurde metalheady mają jakąś taką nową umiejkę. A teraz mogą kurde się tak przybliżać dziwnie. Interesujące. I teraz lecimy. Powtórka z rozrywki z Construction Site. Dokładnie tak. Teraz tutaj miejmy na uwadze to, że tutaj po bokach mogą być orby. A głupio byłoby je stracić, nie powiem, że nie. Dlatego sprawdzajmy. Wszystko jest jak najbardziej dobrze, jak najbardziej tak. Teraz w tamtą stronę lecimy. Ho, ho! Jedenaście. Dobra, to jest też spoko wynik. Mówię, tutaj jest 60 albo 50 z tego, co naliczyłem na początku, kiedy wchodziliśmy do tej lokacji, więc spodziewam się, że może nam zabraknie z 5. Halo, halo. Dobra, tu jest pociąg. Ten sam błąd bym popełnił jak w trakcie mojego treningu, gdzie po prostu na pałę poleciałem i skończyło się to się jak się skończyło, oczywiście. Teraz uwaga, tutaj full skupienie, bo tutaj mogą się właśnie orby pojawić też. Na tych właśnie chamskich. O, już widzę tam, że się jeden chce pojawić. Ale go na szczęście zebrałem. Okej. Łatwo przyszło, łatwo poszło. 20. Na 60, dobra, czyli na początku dobrze powiedziałem. Potem się pomyliłem, powiedziałem, że 50. Dobrze zatem. Tutaj już nic nie widzę, żadnego orba nie ma. Tu na razie też jest spokój. Kurde, nie to. Dobra, teraz tędy lecimy. Przez chwilę chciałem w wiatrak uderzyć. Też jestem kurde mokos za 2 złote. Dobra. To na razie mamy spokój. No nie do końca bym powiedział, ale spoko. Dobra, 17. Tu widzę, że mamy jakiś panel kontrolny. A teraz mamy kolejny zjazd chyba w dół. Tak jest. Kurde, to jest zaskakujące, że ja skaczę i oni od razu mnie atakują, nie? Bez żadnego takiego, wiecie, pomyślunku. O, dobra, to już wiem, co to jest za sekcja. O Boże. Ale tutaj zginąłem ostatnio. Przed Bydgoszczą. Dosłownie, to dzień przed Bydgoszczą, kurde, sobie ćwiczyłem i takie tutaj ostre fejle wlatywały, że po prostu to szkoda gadać, moi drodzy. Oj, szkoda gadać. Sorki, że ja w ogóle też tak nie komentuję w ogóle graficznych aspektów, ale musicie wiedzieć, że ciężko mi jest powiedzieć tutaj coś innego poza tym, że to naprawdę wszystko ładnie wygląda i uważam, że level design tutaj nie jest jakby żadną przeszkodą. Problem jest taki, że wydaje mi się, że po prostu gra już od połowy gierki staje się bardzo powtarzalna i nudna zarazem i właśnie ten let's play ma na celu troszeczkę zmienienie tej opinii, bo ja chcę się bardzo przekonać do tej gierki. Chcę dać tej gierce szansę. Więc zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Mam nadzieję, że ta gierka dostanie swoją szansę i że
spodoba mi się w mniejszym lub większym tego słowa znaczeniu. Mniej lub bardziej. Dobra, myślałem, że tutaj może jakiś orb wypadnie czy coś. Ach, to zboczenie zawodowe.